byłem członkiem Platformy Obywatelskiej i w moim ugrupowaniu przywódcy partii wreszcie stwierdzili, że ja jestem niegodny do kandydowania i proponowali kogoś innego. Natomiast wielu mieszkańców Leszna mówili, czy też moi przyjaciele, sąsiedzi mówili, że warto, Łukasz, wystartować, nie będzie łatwo, masz fajną wizję, jesteś stosunkowo młodym politykiem, młodym człowiekiem i może uda ci się powalczyć o dobry wynik. No i zaryzykowałem, a podjąłem tą decyzję tak naprawdę pod koniec sierpnia, no i we wrześniu już praktycznie, czy w październiku rozpocząłem, nie, we wrześniu podjęłam tą decyzję, wspólnie oczywiście musiałem to wszystko uzgodnić z moją żoną, no i spróbowałem swoich sił. Także we wrześniu 2014 roku podjęta została przeze mnie decyzja, by wystartować w wyborach na prezydenta miasta Leszno.